do tych rzeczy, które my powinniśmy wykorzystywać w dążeniu do świętości, do tych drobiazgów, do tego, co niepozorne, bezwartościowe, należy także cierpienie. Cierpienie, które, kiedy jest dobrze przeżywane, bardzo nas jednoczy z Bogiem. Kiedy jest źle przeżywane, staje się przedsionkiem piekła. A zazwyczaj jest przeżywane w sposób bezmyślny, jałowy. Święty proboszcz Zars lubił opowiadać o tym człowieku, który usłyszał kazanie w szpitalu o cierpieniu, zrozumiał sens cierpienia i popłakał się, bo 20 lat przewlekle chory leżał w tym szpitalu i zmarnował te 20 lat. I tu osobnym takim naprawdę wielkim alchemikiem dwudziestowiecznym na tym polu był błogosławiony ksiądz Karol Gnocchi, mediolański kapłan, który opiekował się wojennymi kalekami i uczył małe dzieci okaleczone w czasie II wojny światowej, żeby niewinne cierpienie, dziecięce niewinne cierpienie, najbardziej przypominające cierpienie Pana Jezusa na krzyżu, żeby one robiły z niego użytek, żeby one go nie marnowały, żeby ofiarowywały na przykład za papieża, za Kościół, za nawrócenie grzeszników. Takim aspektem, co do którego my mamy skłonność, zwłaszcza katolicy trochę bardziej zaangażowani, żeby lekceważyć, jest także nasze ludzkie ciało. Było tak w dwudziestoleciu międzywojennym, że w Stanach Zjednoczonych pojawiła się taka reklama, poczta amerykańska się tak reklamowała, że teraz można przesyłać pocztą prochy zmarłych w atrakcyjnej cenie, bardzo tanio. I przesyłka ta jest zaopatrzona w stempel z napisem przesyłka pozbawiona wartości. I to jeden, myślę, że ojciec Raoul Plus, czy Raoul Pli, właśnie komentował to, że trudno o trafniejsze określenie wartości tego naszego ciała ludzkiego, które z drugiej strony jest ubóstwiane, dopóki może być narzędziem do dostarczania przyjemności, dopóki jest piękne i młode, w jakimś hedonizmie. Natomiast my mamy trochę taką tendencję, że kompletnie lekceważyć to, co cielesne w nas. I człowiek XXI wieku nasze kompletnie lekceważy wagę gestów, wagę nawet, nie wiem, stroju, jaki się nosi. Są ludzie, którzy są obwieszeni jak choinka jakimiś symbolami, których nie rozumieją sami. Lekceważymy różne tego rodzaju rzeczy. A tymczasem to także właściwe wykorzystanie naszej cielesności także ma być wielkim krokiem ku świętości. Oczywiście to oznacza także umartwienie, ale nie tylko. Jak Święta Teresa z Awila mówiła, jak post to post, a jak kurczak to kurczak. I to działa w obie strony. Tak, godziwe radości, a z drugiej strony godziwe umartwienie. Nie wchodzę teraz tutaj jakoś głębiej w szczegóły, trzeba się mieścić w pewnych ramach czasowych. No ale właśnie tutaj pewne obrazy, może być ten osiołek. Święty Franciszek z Asyżu własne ciało nazywał bratem osłem. No i wiadomo, że osioł ma więcej obowiązków, aniżeli praw. Ale z drugiej strony też na swój spoczynek i słomę sobie zasługuje. I gdyby osiołek był chory, mówi święty José María Escrivá, to Pan Jezus nie wjechałby do Jerozolimy. Pośród tych wszystkich małych gestów, no znowuż można to porównać do naszego życia także czysto ludzkiego. Tak? W miłości Bożej jest trochę podobnie jak w miłości ludzkiej. W miłości ludzkiej nie lekceważymy różnych gestów. Moi drodzy, w naszych czasach, gdzie się panoszy takie absurdalne, bardzo głupie, na pierwszy rzut oka bardzo głupie podejście, na przykład, że nie masz być pokorny w gestach, bo masz być pokorny w sercu. To nieważne, czy uklękniesz do komunii, czy nie, ważne, żebyś miał wewnętrzną postawę pokory. Więc owszem, to prawda, ważniejsze, żebyś miał wewnętrzną postawę pokory. Ale u normalnego człowieka zewnętrzny gest jest objawem wewnętrznej postawy. To nie jest tak, że ktoś powie, to nieważne, żebyś okazywał szacunek twoim rodzicom, ważne, żebyś miał ten szacunek w twoim sercu.
na polu religijnym łatwo ulegamy tego rodzaju manipulacjom. I na to trzeba też uważać. Myślę, że trzeba osobno jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie takim, który może być bardzo pomocny w naszym uświęceniu, jakkolwiek wywodzi się z czegoś już nie tylko bezwartościowego, ale rzeczywiście złego. I tu mam na myśli nasze grzechy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak? Nie zachęcam was teraz do grzeszenia. Ale jako, że już i tak nagrzeszyliście bez mojej zachęty, to z tych grzechów, które popełniliście, wyciągajcie dobrą lekcję. Przede wszystkim uczcie się pokory. Własnej nędzy, słabości. Takim mistrzem, można powiedzieć, że niedoścignionym mistrzem w tej sztuce był święty Dobry Łotr, święty Dyzma, człowiek, który został przybity do krzyża za służenie, za potworne zbrodnie. Jeżeli on sam przyznał, że zasłużył na najgorszą męczarnię, no to naprawdę to musiał nabroić w życiu solidnie. I on dokonał takiego majstersztyku tej Bożej alchemii, że stał się pierwszym świętym w dziejach Kościoła, jedynym świętym wyniesionym na ołtarze jeszcze za życia i jedynym kanonizowanym bezpośrednio przez Pana Jezusa. A jakby jeszcze komuś było mało, to w tym samym obrazku u stóp Pana Jezusa widzimy graficznie często tak obejmującą jego stopy, całującą świętą Marię Magdalenę. Wiele jej odpuszczono, bo bardzo umiłowało. Pamięć na własne grzechy, mówi Wawrzyniec z Kupoli, autor Walki Duchowej, pamięć na nasze grzechy jest rzeczą dobrą i zbawienną, pochodzącą od Boga, kiedy budzi w nas żal, skruchy za te grzechy. Pogłębia naszą pokorę i wiąże się z głęboką ufnością. I to jest dobre katolickie wykorzystanie grzechów, których się dopuściliśmy. Kiedy budzi niepokój i rozpacz, rozpacz bazuje się na pysze. I wtedy nie jest dobry. I trzeba też dobrze używać tej pamięci na grzech. I podobnie tym bardziej jest z pokusami. Grzech jest czymś złym, jest jedynym złem tu na ziemi, tak naprawdę. Święty Paweł mówi, że temu, kto miłuje Boga, wszystko służy ku zbawieniu, czy w każdym razie ku postępowi duchowemu. I to jest prawda. Grzech sam sobie nie służy. Tak? Kto popełnia grzech, ten oddala się od Boga. Ale kto kocha Boga, ten wykorzysta dobrze grzechy, których się i tak już dopuścił w przeszłości. Przeszłości nie zmieni. Święty Piotr po zaparciu się Pana Jezusa powstał większy, aniżeli był, kiedy upadł. Ponieważ powstał z ufnością i głęboko upokorzony. I tradycja mówi nam, że do końca życia płakał, ilekroć usłyszał pianie koguta. Od doświadczenia grzechu zaczęły się niektóre wielkie nawrócenia, wielkie dzieła. U świętego Franciszka z Asyżu to był ten moment, kiedy na widok trędowatego ze wstrętem i z trwogą odwrócił się i uciekł. A potem zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, zawrócił, przełamał się, ucałował tego trędowatego. I on sam mówi, że w tym momencie to, co było mi dotąd gorzkie, stało się słodkie, a to, co było słodkie, stało mi się gorzkie. Święty Jan Gwalbert, założyciel opactwa Wallombrosa, doświadczył swojej własnej nienawiści, nieuporządkowanej żądzy zemsty, kiedy chciał pomścić brata i zabić jego zabójcę. I kiedy zdał sobie sprawę z tego, jak niechrześcijańskie uczucie żywił, kiedy opuścił ten miecz już podniesiony nad tym nieszczęśnikiem, który w imię Chrystusa prosił go o przebaczenie, to w tym momencie jednocześnie zauważył, że to jego życie było jałowe, że żył napędzany żądzą zemsty, zamiast żyć potęgą miłości. I to był moment, kiedy on zdał sobie z tego sprawę, zmienił swoje życie, stał się świętym i założycielem wielkiego zgromadzenia. Więc jeżeli tak może zadziałać w nas grzech, czyli coś obiektywnie złego, jedyne zło rzeczywiste, które nas dotyka. Wszystko inne jest relatywne. Cierpienie, owszem, jest czymś złym fizycznie, ale moralnie może być bardzo dobre, jeżeli dobrze umiemy cierpieć.
o ileż bardziej pokusa, która nie jest czymś złym. Pokusa jest okazją do zła, ale jest też okazją do dobra. Bez zwycięstwa nie ma nagrody. Bez walki nie ma zwycięstwa. Bez nieprzyjaciela nie ma walki. Bez pokusy nie ma walki. I dlatego pokusa jest dla nas okazją do tego, żeby zdobywać zasługi, żeby postępować w świętości. My czasem zbyt łatwo, może modlimy się o uwolnienie, to też jest ważne, to nie mówię, żeby się nie modlić o uwolnienie od pokus. Ale może czasem jest takie poczucie, że Bóg mnie opuścił, bo dopuszcza na mnie takie pokusy. Ale to nie jest tak, że jak rodzice uczą dziecko chodzić i w pewnym momencie je puszczą, to znaczy, że je opuścili. To są dwa zupełnie inne czasowniki. Nie zupełnie inne, spokrewnione, ale mają zupełnie inne znaczenie w tym kontekście. Także z pokusą jest też w ten sposób. Dobre wykorzystanie pokus, jakich doświadczamy, to jest rakieta do świętości. I podobnie ostatnia rzecz, o której tutaj mówię w tej książeczce, to są rozproszenia na modlitwie. Trudności, jałowość w modlitwie. I tu warto też powiedzieć taką ogólną rzecz, ogólne prawidło. Musimy w naszych czasach być bardzo ostrożni, bo jak mówił Konfucjusz, kiedy słowa tracą znaczenie, to ludzie tracą wolność. W naszych czasach wiele słów traci znaczenie. Wiele słów jest profanowanych. Nabierają jakieś konotacji zmysłowych, cielesnych, seksualnych. Ale też po prostu są trywializowane. I tak jest też z modlitwą, tak jest z wiarą, tak jest z miłością. Miłość jest sprowadzana, jeżeli nie do tej sfery czysto zwierzęcej, nazwijmy to, to jest sprowadzana do uczucia. Uczucia, które jest czymś bardzo przelotnym. Nie jest niczym stałym. Miłość ma swoją siedzibę nie w uczuciach, tylko w woli ludzkiej. Wiara ludzka to nie jest uczucie, nastrój. Siedzibą wiary jest ludzki rozum. I podobnie jest z modlitwą. Modlitwa to nie jest tak, że dzisiaj Pan rozpiął nade mną namiot, to ja odmówię brewiarz. A jak nie, to nie. Święci, tacy jak święty Maksymilian, święta Teresa z Awila, ale to wszyscy święci, mówią nam o tym, że najcenniejszą modlitwą może być ta modlitwa, która jest po prostu walką. Jakaś modlitwa, która jest naszym obowiązkiem, żadnego nastroju nie ma, żeby się modlić, jest tylko wierność. I myślę, że ci z was, którzy żyją w świętym stanie małżeńskim, wiedzą, że tak jest z miłością małżeńską. Że ona okazuje się rzeczywiście w chwilach trudnych, a nie w chwilach łatwych. W kontekście modlitwy ksiądz Dolindo Ruotolo mówił tak, że modlitwa pełna pociechy to jest jak zjeść ciastko na pół z Panem Jezusem. A modlitwa pośród oschłości to jest jak oddać całe ciastko Panu Jezusowi. Prosty obrazek dla dzieci neapolitańskich, ale bardzo trafny. My mamy to poczucie, że jak nie zjemy ciastka, to modlitwa jest bezwartościowa. Modlitwa może być bardzo wartościowa, kiedy jest bardzo trudna. I rozproszenia na modlitwie, kiedy nie są dobrowolne, nie odbierają wartości naszej modlitwie, a przeciwnie, pomnażają ją, bo jesteśmy wierni mimo trudności. No i z drugiej strony te rozproszenia mogą nam też powiedzieć, co nie są o nas samych. A do czego ta moja myśl ucieka? Niepokoję się jakimiś głupotami? Myślę o tym, kto wygra wybory, albo kto wygra mecz piłkarski? Albo uciekam myślą do jakiejś zmysłowości? Albo do jakichś wspomnień? O czym ja myślę? O czym ja myślę, kiedy powinienem myśleć o Bogu? Nie chodzi o to, żeby gdzieś to rozpamiętywać bez przerwy, ale od czasu do czasu można się przyjrzeć własnym rozproszeniom i się czegoś nauczyć o sobie samym. I myślę, że na tym mogę poprzestać. To oczywiście w ogromnym uproszczeniu przeszliśmy spis treści
tej książeczki, tytuł wyjaśniliśmy, o Matce Bożej powiedzieliśmy i te punkty główne. One oczywiście są tu rozwinięte trochę bardziej, okraszone mądrością wieków. Ja mam szczerą nadzieję, że w tej książeczce nie ma niczego nowego. Jeżeli coś jest, to proszę do tego podchodzić z odpowiednią dozą nieufności, jako do nowinki. Jeden przyjaciel mojego taty mawiał, że ogromna część innowacyjności naszych czasów zawiera się w sloganie teraz w nowym opakowaniu. Więc ja mam nadzieję, że tutaj trochę się udało w nowym opakowaniu przemycić trochę mądrości świętego Augustyna, naśladowania Chrystusa, świętego Józefa Sebastiana Pelczara i wielu, wielu innych. Może trochę przedstawić to w sposób atrakcyjny, a może nie, to już czytelnik rozsądzi. Jeżeli by były jakieś pytania, to można je zadać.